20 osób niepełnosprawnych intelektualnie ma nareszcie swój dom. Przy ulicy Chorzej w Szczecinie otwarto mieszkania chronione, w których pod okiem opiekunów osoby niepełnosprawne będą mogły zaznać wspólnego, ale jednocześnie bardziej samodzielnego życia. Dom wybudowało szczecińskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podczas otwarcia władze miasta bardzo chwaliły inicjatywę. I myślę, że to, że powstają takie miejsca, no, w jakiś sposób wystawia nam wszystkim cenzurę. Natomiast tutaj musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, owoc czego to jest ten dom, bo to bym chciał bardzo podkreślić. To nie jest instytucja, to jest nie tylko z założenia, ale to wiemy i to czujemy, to widzimy także już zaglądając do pokoików tutaj, że to naprawdę jest już nowy dom. Obiekt będzie miejscem usamodzielnienia, ale i szansą na to, by osoby niepełnosprawne intelektualnie żyły blisko siebie, wzajemnie się wspierały, pomagały sobie i integrowały się. Dom chroniony nie pozostawia jednak ich samym sobie, bo nad porządkiem czuwają opiekunowie, zarówno rodzice, jak i wykwalifikowana kadra. Inwestycja trwała 2 lata i kosztowała blisko 4 miliony złotych. Miasto dołożyło do tego cegiełkę i to wcale nie największą. I to też jest ważne, chociaż mam nadzieję, jestem tego pewien, będziemy pomagali w funkcjonowaniu tego domu na co dzień. Inicjatywa domu chronionego wyszła od jednego z rodziców, którego życie wypełniała troska o niepełnosprawne dziecko. Wszyscy opiekunowie mają jednak poważny życiowy problem. Powstanie takiego domu pomaga go choćby częściowo rozwiązać. On miał jedno tylko zmartwienie. Co stanie się z Antkiem, kiedy mnie i Bożenki już nie będzie. I ten problem stał się problemem nas wszystkich. My wszyscy musimy się z tym faktem zmierzyć. Lokatorzy mają do dyspozycji własne pokoje z łazienkami, wspólną kuchnię i salon, po jednym na każdy z 5 boksów. Część z tych mieszkań jest już zajęta, a część będzie w ciągu najbliższych kilku tygodni. Nowi lokatorzy bardzo chwalą sobie mieszkanie w domu przy ulicy Chorzej. Jak mówią, to dla nich szansa na nowe, lepsze życie. Od 1 września mieszkam, no i jestem zadowolony. Marzę o mieszkaniu, no i moje marzenie się spełniło, nie? Chciałbym samodzielnie już mieszkać, nie? Na własnym. Jak wygląda Pana dzień? Dzień, no, radosny, super, jest fajnie, spokój. Sąsiadów Pan ma? Tak, ma sąsiadów, spokojnych, fajnych. Można się dogadywać, rozmawiamy, nie? Chodzimy na zakupy, nie? Miejmy nadzieję, że dom wypełni się wkrótce samodzielnymi i szczęśliwymi mieszkańcami, a takich inicjatyw powstawać będzie jeszcze więcej. Ten dom to spełnienie marzeń dorosłych podopiecznych organizacji. Dla niektórych to także ratunek przed domem pomocy społecznej.